Cześć moi drodzy, dzisiaj taki filmik nieco mniej przyjemny dla mnie, nie wiem, dla was pewnie nie, ale dla mnie na pewno. Jak wiecie, miałem długą przerwę, mało śledziłem YouTube'a, mało śledziłem inne portale związane z kolekcjonarstwem karcianym. Natomiast dzięki Sepkowi, mojemu przyjacielowi, którego doskonale znacie, doszły mnie słuchy, że jest jakiś dureń, bo inaczej tego gościa nie można nazwać, który po prostu się podszywa pode mnie, a podszywa się dokładnie pod, na Facebooku założył stronę internetową, a czy stronę internetową, konto Dr. Radian. Ja chciałbym wam oficjalnie powiedzieć, że nie mam żadnego konta na Facebooku. Wszystkie konta, które się pojawiają, jeżeli by coś takiego miało miejsce z mojej strony, tak jak na przykład fanpage'a założył Sebek, oficjalnie bym o tym was poinformował. Natomiast to jest dureń, który podszywa się pod moją osobę. Ja oczywiście tego tak nie zostawię i gościu, który to oglądasz, wiedz o tym, że sprawa już jest zgłoszona i na Facebooku. Czekam tylko na odpowiednią odpowiedź i pewne kroki zostaną podjęte w twoim kierunku. Po raz kolejny dał dowód ten gość, że internet powinien być od pewnego wieku dostępny, bo wątpię, żeby koleś był ogarnięty i by miał dwucyfrowy wiek. Także jeszcze raz, oficjalnie wam mówię, że nie ma żadnej mojego konta na Facebooku. Co mnie bardzo też zirytowało, koleś robi jakieś konkursy, podtrzymając się pode mnie, ogłasza zwycięstwów, nie wysyła. Ludzie mają do mnie żal o to, że jestem oszustem, wypisują mi jakieś różne rzeczy na YouTubie. Nie o to chodzi. Pokazałbym wam, wejdźcie sobie, piszcie sobie na Facebooku Dr. Radian, zobaczcie sobie tą stronę. To nie jest moja strona, nie jest, ja jej nie tworzyłem, w ogóle nie wiedziałem o istnieniu. Jeżeli któraś osoba została oszukana, proszę o kontakt, pomoże mi to w dalszej egzystencji, w dalszym działaniu przeciwko temu oszustowi. Także to by było tyle, żeby nie było tak całkowicie smutno. Dostałem przesyłeczkę. Niestety zapomniałem od kogo. Prawdopodobnie Grzegorz Piotr, ale nie wiem. Więc jeżeli oglądasz ten filmik, bardzo proszę o informację. Aha, jeżeli chodzi o wysyłki, ponieważ ja już wracam do systematyczności, tylko nie mam jeszcze w mieszkaniu poukładanych niestety tych swoich szpargałów. Mój pokój jeszcze jest rozwalony. Więc proszę was o jeszcze trochę czasu na uporządkowanie tego i wtedy będziemy działać z przesyłkami. Będę wiedział, co dostałem, będę wiedział, co mam wysłać i będziemy działać. Obiecuję wam, z nawiązką wam wyślę te przesyłki za ten długi czas oczekiwania i nie proszę, nie nazywajcie mnie oszustem, bo takim nigdy człowiekiem nie byłem. Zobaczmy, co tu mamy. Tutaj mamy liścik, to się zaraz dowiemy, co to jest. Długi, piękny list. A, to już wiem. To nie jest, to jest od Cartmana. Cartmana tutaj była wymiana. Także zobaczymy. Aha, to już wiem, o co chodzi. Jest fajny wypis, jest wszystko elegancko napisane. Pokazał tutaj na dole adres. To jest wymiana, dostałem karty. Tutaj możecie zobaczyć, to nie jest żadna tajemnica dla mnie. Co ja daję, co dostaję. Także Cartman. Cartman przesłał dwie karty. Jest chyba jakiś grafik z tego, co tutaj widzę. Mamy wymiany i mamy gratis. Może zaczniemy od gratisu. Bardzo fajnie spakowana przesyłka. Dziękuję ci bardzo. O, fajnie. Mamy tutaj naklejki, między innymi z Ekstra Klasy, która niestety u mnie leży odwłokiem. Nie wiem dlaczego, ale no tak będę to wam pokazywał. Muszę się za nią zabrać. Niestety ciężko już jest dostępna w naszym kraju. Nie wiem dlaczego. Jeżeli u was jest, to dajcie znać. Tu mamy wszystkie fajne bazówki. Ja mam album, powklejamy. Fajnie to wygląda. Część z was narzekała także na głośność. No nie wiem, co się dzieje. Jeżeli jest za cicho, dajcie znać, czy dźwięk jest odpowiedni, bo niektórzy narzekają, że za cicho mnie słychać. Także nie wiem, czy za cicho ganam, czy mikrofon mam wyczulony. Zawsze było w porządku, nagrywam tym samym urządzeniem. Więc proszę was, dajcie znać,
czy jest wszystko ok, jeżeli chodzi o dźwięk. Co do meczu, wczoraj odbył się mecz Atletico-Chelsea. Ja jestem osobiście zadowolony. Mam nadzieję, tak jak już mówiłem we wcześniejszych filmikach, że dają radę Atletico i ten Real zmiotą. Z góry dziękuję wszystkim hejterom za łapki w dół w tym momencie. Hernandez i Neymar. Fajnie, 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 fajnie. Super, 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 super. Co tu dużo mówić. Fajne gratisy. Tu już sobie szykuję dwa stojaczki. I zobaczymy sobie tutaj wymiana. Zobaczcie. Tak. Mamy dubla z Urugwaju i mamy, to ja już mam tego tutaj tą, także ta karteczka jest jakby coś, chociaż nie będę chyba wymieniał i zostawię dla przyjaciół. No i Urugwaj, Cavani i Suarez, także to są karty, za które się wymieniłem. Tutaj po prawej stronie macie gratisy, czekaj, było na coś, o. Ono powinno być tak. Coś się nie chce zrobić. Tutaj tak samo. Widzicie? Tak? Nie wiem. Jeszcze raz. Dziękuję Kartman za przesyłkę. Oczywiście karty wszystkie zostaną do Ciebie obiecane, wysłane. Myślę, że wysyłka powinna być ze względu na to, że mam tutaj ładny spis zrobiony. Powinno to nastąpić po długim weekendzie. A ja ze swojej strony jeszcze raz Was informuję. Nie mam żadnego oficjalnego konta na Facebooku. Wszystkiego rodzaju konta związane z Doktor Radianem to są oszuści. Sprawa zgłoszona. Mam nadzieję, że się szybko rozwiąże, a ja zapraszam na kolejne filmy. Trzymajcie się, cześć.